polskiej literaturze jest tak, Sztuka obłapiania Aleksandra Fredry, także jego baśnie o trzech braciach i królewnie, jest 13 księga Pana Tadeusza, a później długo, długo nic. Wreszcie doczekaliśmy się scenariusza. Po latach. Jest coś takiego, że pan postanowił wypełnić jakąś niszę i pustkę w mówieniu o takich sprawach intymnych w polskiej literaturze. Nie, no nie wydaje mi się, żeby była aż taka wielka luka, ale rzeczywiście ostatnie kilkanaście lat to są jakieś bardzo nieśmiałe próby rozpisania i rozpasania autorów i autorek, którzy gdzieś tam zaczynają powoli przepraszać się z właśnie erotyką i nawet czasem pisać książki, które z założenia miały być erotyczne, ale wydawało mi się, że gdzieś w tym wszystkim jest jednak jakiś rodzaj ograniczenia, blokady, Bóg wie jeszcze jakich powodów tego, że mnie się czytało te książki niezbyt dobrze. No może poza Lubiewem. No ale Lubiew jest bardzo specyficzny, tak. No bo to jest kloaczna literatura, tak. No właściwie on z założenia napisał taką książkę, która operuje takim seksualizmem właśnie i erotyzmem szaletowym bardziej. No i niszowym w tym sensie, że jednak homoseksualnym, a no ja sobie pomyślałem, że skoro piszę po pierwsze zbiór opowiadań, a nie powieść, to mogę wykorzystać tutaj rozmaite dykcje, jak również różne scenerie i różne układy partnerskie, męsko-męskie, damsko-męskie i no o niektórych nie mogę mówić, ponieważ zdradziłbym tajemnice tych opowiadań, jak chociażby tajemnice relacji bohaterów opowiadania Momenty, ale książka powstała z mojej potrzeby przeczytania dobrej, erotycznej polszczyzny. Zdarzały się takie epizody w niektórych książkach, natomiast no, znowu jakoś tak się okazało, że muszę sam sobie sprawić przyjemność. Być może jest tak, że te książki, opisy w tych książkach zatrzymują się w pewnym momencie. Pan po prostu opisuje romans ze wszystkimi jego konsekwencjami. Trochę tak jest, że u mnie te sceny, zwłaszcza w opowieści Przyjdź do mnie, zaczynają się tam, gdzie u przyzwoitych pisarzy powinny się kończyć. No ale czemuż by nie pouprawiać trochę również pornografii? Myślę, że w dobie takiej ikonosfery internetowej, medialnej, no to sam fakt, że ktoś jeszcze może poświntuszyć w piśmie, zapraszając do wysiłku intelektualnego, jakim jednakowoż jest lektura, i dać podwójną rozkosz, oprócz rozkoszy lektury, jeszcze jakiś rodzaj ekscytacji erotycznej wzbudzić, no to jest to spore wyzwanie w każdym razie. Tekst, który miałby mieć siłę większą niż obraz. Właśnie rozmawialiśmy o tym, rozmawiając o książce, że pewne obrazy, które nie szokują nas w życiu codziennym, które nas atakują z reklam, z filmów, no właśnie, cały czas mogą powodować rumieniec jednak u większości ludzi, kiedy przychodzi przeczytać takie opisy w książce. No literatura może sobie na to pozwolić. Mnie zawsze w kinie, zwłaszcza w tym kinie producenckim, to znaczy takim realizowanym przez reżyserów świadomych tego, że ograniczenia wiekowe mogą spowodować ograniczenia budżetowe, bo film będzie grywany gdzieś tam w odpowiednich tylko obostrzeniach i porach. No tam jak bohaterowie zaczynają się ze sobą kochać, to kamera ucieka gdzieś na kaktus, na parapecie, albo kiedy się budzą po nocy miłosnej, owinięci w prześcieradło albo w ręcznik, wstydząc się przed sobą, to wydaje mi się, że jest w tym jakiś rodzaj nieprawdy. Więc u mnie nikt się w ręcznik nie owija od scenariuszu. Bohatera opowieści Woolworth Geschlossen znalazłem wydarzenie autentyczne, które miało zresztą poważne konsekwencje historyczne.